Siódmy dzień nowenny przed uroczystością świętego Jana Bosko przebiega pod znakiem misji. Ksiądz Bosko przez całe życie marzył, aby zostać misjonarzem. Chociaż sam nigdy nie wyruszył, aby ewangelizować inne ludy, to jednak jego duchowi synowie, Salezjanie, w 1875 roku po raz pierwszy wyruszyli do Ameryki Południowej. Moi drodzy, miałem sen. Zdawało mi się, że jestem na dzikiej i zupełnie nieznanej mi ziemi. Zobaczyłem tam mnóstwo ludzi. Byli prawie nadzy, nietypowej budowy i wzrostu. O dzikim wyglądzie, opaleni i czarniawi. Nosili zarzucone na ramiona długie płaszcze ze zwierzęcych skór. W oddali zobaczyłem zastęp misjonarzy, zbliżających się do dzikusów z radosnymi okrzykami. Poprzedzała ich rzesza młodych ludzi. Przyjrzałem się im uważnie i rozpoznałem w nich naszych Salezjanów. Bałem się, że barbarzyńcy ich skrzywdzą. Tymczasem zobaczyłem, że pojawianie się moich synów obudziło ogromną radość. Misjonarze nauczali i odmawiali różaniec. A tamci chętnie ich słuchali. Wprowadzali wskazówki w życie i zgodnie odpowiadali na tę modlitwę. Ten sen wywarł na mojej duszy ogromne wrażenie, ponieważ uznałem, że jest to proroctwo z nieba. Kto wtedy myślał o biednych mieszkańcach tych dalekich ziem Ameryki Południowej? Geografowie mieli o nich mgliste pojęcie. Rząd Argentyny i Chile niewiele troszczył się o Indian. Nawet w Rzymie wybitni prałaci uznali plany księdza Bosko za utopię. Księże Bosko, naprawdę chce ksiądz ewangelizować trawę? Przecież tam nic nie ma. Eminencjo, czuję w sercu, że trzeba koniecznie posłać tam orędowników Bożego Słowa. Wiem też, że moim Salezjanom również na tym zależy. Księże Bosko, popłyjmy do Patagonii! Tak, musimy płynąć do Patagonii! Chcemy tam zanieść Chrystusa! Prosimy, Księże Bosko! Umiłowani w Chrystusie synowie, wyruszajcie w nieznane, aby głosić Ewangelię. Proszę was usilnie o jedno. Szukajcie dusz, a nie pieniędzy, ani zaszczytów czy godności. Postępujcie tak, by świat poznał, że jesteście ubodzy w odzieniu, pożywieniu i mieszkaniu, a staniecie się bogatymi w obliczu Boga i pozyskacie sobie serca ludzkie. Nie nauką, ale świętością, nie bogactwem, ale zapałem i pobożnością uczynicie wiele dobra, szerząc chwałę Boga i przyczyniając się do zbawienia dusz. Baba, je tu, amina, baba, je tu, kundzina za koła.